Marysiu, ja rozumiem, że twoja kariera jest już na takim etapie, że nazwisko twojej mamy w ogóle nie robi na nikogo wrażenia żadnego. Na mnie czy na mnie nie robi? Nie, na ludziach. Na ludziach. Nie, na ludziach, którzy się z tobą stykają. Nie mogę odpowiadać za wszystkich. Nie wiem. To ty mi powiedz, bo zakładam, że jesteś ekspertem od tego. Ale wiesz, jeżeli ludzie się z tobą stykają i na przykład słyszysz za plecami, to ta córka znanej dziennikarki. Nie wiem, nie, bo ja się skupiam na osobie, z którą rozmawiam. Także nie słyszę, co za plecami mówią. Pamiętasz pierwszy wywiad, gdzie się odbył nasz? Po tańcu z gwiazdami? Tak, tak. I właśnie, no. Żałujesz, jak wspominasz ten okres, żałujesz, że to była fajna przygoda, tak? Nie, nie, nie żałuję. Właściwie nie żałuję rzeczy, których spróbowałam. Także czasami można chyba tylko żałować tego, czego się nie zrobiło, więc nie. Ja bardzo dobrze to wspominam, nawet później. Nie, bo ja czuję się, jakbym krzyczała po prostu cały czas. O, jest przerwa, możemy porozmawiać. No, nie, ja później bardzo się wkręciłam w taniec, wzięłam udział w takim turnieju tańca Elixa. Nawet nie wiem, czy kojarzysz coś takiego. Tak średnio. No to jak ty pilnujesz tego show biznesu? Powiedz mi. Ale ja wszystko bardzo obserwuję. Właśnie chciałam się dowiedzieć, czy po tańcu z gwiazdami kontynuowałaś przygodę z tańcem. Tak, tylko że... No tak, tak, zdecydowanie. To był turniej wymyślony przez... Znaczy nie, zorganizowany przez Agustinę Gurolę Pro-Am, profesjonaliści amatorzy. Bardzo, bardzo, bardzo tam intensywnie trenowałam. Jeszcze bardziej intensywnie niż w tańcu z gwiazdami, także spełniłam wszystkie moje marzenia. Tango, trochę tango, Argentino, wszystko, wszystko tak. Jak czegoś, wiesz, jak się czegoś chce, to tak się idzie w tym kierunku. A taniec nowoczesny też? Nowoczesnego nie miałam szansy tak bardzo spróbować, ale... No wiesz, chodzi mi o to, czy jak idziesz na dyskotekę, to wykorzystujesz umiejętności taneczne, które nabyłaś do tej pory. Tutaj jest fajna muzyka, tak trochę, proszę Państwa, bo jest muzyka i my tak jednocześnie słuchamy, tańczymy, jesteśmy na imprezie, więc tak, musisz powtórzyć pytanie. Czyli rozumiem, że tak. Ale co tak? Możesz odpowiedzieć, że tak. Nie, ja nie odpowiem tak ciemno. Nie, chodziłam ja to, czy wykorzystujesz w życiu prywatnym, jak na przykład idziesz na dyskotekę, albo gdzieś na jakiejś domówce. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. To zostaje sobie. Myślę, że tak. Krótko powiedz, jesteś mistrzynią parkietu.